Z tej strony wujek Timo. Nagrywa się, super. Dobrze, mamy naukowca. Może pokażę ludu teraz, co mamy tutaj. Mamy ambasadora, którego będziemy wysyłać do innych ras, jakie poznamy. Nie znamy nikogo na razie. Agentów, czyli szpiegów, dajemy na counterintelligence. Co to jest counterintelligence? Możemy ich wysłać... Counterintelligence to jest kontrwywiad, żeby przeszkadzać innym agentom u nas pracować. Możemy wysłać do danej rasy, jaką znamy, a znamy tylko Shandar Authority, to są jedyni, co ich znamy, to są piraci. Możemy na przykład im próbować ukraść ich mapę terytorium, ale jeżeli coś jest poniżej 90% szansy, to w tej grze to znaczy, że jest chujowa szansa i nie róbcie tego. Więc wszystkich na razie damy na counterintelligence. OK, czyli kontrwywiad. Nasi dwaj szpiedzy pracują na kontrwywiad. Przywódca nasz to jest nasz główny lider. I notabene, oni, to jest republika, więc oni będą się często zmieniali. I to, że mamy takiego lidera na początku, to znaczy, to nie znaczy, że za parę minut nie będzie, za parę lat nie będzie inny. OK? Więc. Inne rasy mają na przykład lidera insektoidy, grupy mają na przykład królową, która całą grę może żyć i rządzić, dopóki na przykład jej nie zabijemy. Więc co on ma? On jest chujowy tutaj, ponieważ military ship maintenance savings jest minus 5%, ale to mu może się zwyższyć, także jest ok. Counter espionage jest dobry, plus 10, dyplomacja jest minus 10 i jest chujowo colony happiness, bo jest paranoid, paranoikiem jest. Ma minus 10%. Jest bardzo źle, że nasza kolonia, on minus 10% nasi ludzie będą, nasi ludzie go nie lubią po prostu. Ale za to mamy szybką konstrukcję. Dobra. Co jeszcze chciałem pokazać? Naukowca. Więc on jest na stacji, na Sol Station. Notabene, możemy tutaj zmienić. Ona się nazywa Sol Station? Nie. My to zrobimy, że to jest Research and Development, a Terra, ok? Nazwaliśmy to już i teraz jak klikniemy gdzieś indziej, albo później klikniemy tutaj, no to jesteśmy R&D Terra. I pisze, i tutaj mamy od razu, jaki to jest gość, kto tutaj jest. To jest gość, który nam daje High Tech Research plus 14% ekstra. Sprawdźmy teraz Research Stations. Możemy mieć 416 tu liczmy, bez tego K, 416 punktów, a my tylko używamy 100, 200, 300, 450, no to już używamy więcej niż trzeba, bo mamy tylko 416, a używamy 100, 200, 300, tak, dobrze liczę, czy moja matematyka jest chujowa, bo ta amerykańska szkoła i moja własna głupota mnie dobija teraz, 450, tak? 450 jest większe niż 416. To troszeczkę płacimy więcej energii i tak dalej niż tu powinno być, ale spoko. A jaki jest prawdziwy output? 200, 200, 200. No i zaraz ten naukowiec powinien być, powinien nam dać bonus. OK, mamy już tą planetę. Przyspieszmy teraz. OK, on już wie, że tu są takie gazy. Dobrze, następna planeta. Już wie, spoko. Następna planeta. Słuchajcie, ja nie budowałem tego galaksy, zanim nie zacząłem gry, ok? Na serio. Ona się mi tak stworzyła, przypadkowo zupełnie. Co chciałem jeszcze pokazać? Tutaj ten gość, on teraz na tej planecie zaczyna budować stację, właśnie tą gas mining, ok? Na tych wszystkich planetach my zbudujemy masę stacji kosmicznych. OK, i teraz tutaj. Piraci mają dla mnie lokację kolonii, ale ja dziękuję, to jest za dużo forsy dla mnie. OK, co my tutaj mamy? Mamy bardzo fajne Osalia i Akulon, fajnie. Kontrol jedynka możemy zrobić, wtedy jak klikniemy na coś innego i naciśniemy jedynkę, to ten statek będzie pod chatki. Trzeba pójść tutaj do
tej planety, gwiazda. Więc on będzie zapierdala. Teraz tak naprawdę do tej planety pójdziemy, bo jest i tak po drodze. A później prawa myszka, Q Next Mission, czyli następna misja i ta planeta. Więc on teraz będzie szedł do tej planety, a później do tej planety. Zapierdzielał w miarę szybko. Teraz możemy zobaczyć, jak ten gość buduje tą stację. Tylko 4 mu zostały unbuilt, 1 unbuilt i zaraz ją zbuduje. Okej, okay, mamy tą stację, zajebiste. Co tutaj mamy? Lead, steel i gold. Jak widzimy, jak klikniemy na taką planetę, możemy automatycznie dać ją, żeby zbudować mining station. Natomiast to jest gas giant. Jak klikniemy tutaj, to automatycznie gas mining station. Na górze tu się pokazało, widzimy to. Także nie musimy robić takiego micro olbrzymiego. Ale spoko. Powiedzmy, że ten Shady Voyager zaraz powie, ok, zbudowałem już to. I to mamy. No to dobrze, no to teraz ten Shady Voyager niech zrobi teraz mining station tutaj na tej planecie. Planet Sol 5. To jest Sol 5, tak? Nie, przepraszam. Stop całkowity. Co tutaj mamy? Alfargo, Sol 6. Co ma Alfargo? Tutaj za dużo nie ma. Tu ma stal i led. To możemy zrobić. Natomiast tu ma... Okej, okay, no to zbudujmy tutaj stację. Build na Moon Koani. Mining Station. Okej. Okay. Teraz będzie zapierdzielał z powrotem tutaj do bazy. Mamy pierwsze 2 statki kosmiczne, które są cywilne, których ja nie zbudowałem. One są budowane teraz Spaceport. Jak widzimy, oni budują teraz różne statki, które mają własne nazwy. I to są prywatne statki, które ja w ogóle nie mam nic do niego do gadania. Oni decydują, gdzie oni latają i gdzie oni biorą pieniądze. To jest coś takiego jak EVE Online, prywatny sektor. My jako rząd nie mamy z tym nic wspólnego. I on teraz patrzymy na jego misję, Gas Miner, gdzie on idzie? On idzie tutaj, do tej planety. Ok, więc mamy shields, trzeba sprawdzić, że tutaj nie tracimy czasu za bardzo. Energy Collection, wszystko jest na razie jak najlepiej nam idzie. Zajebiście. Więc warto by wybudować tutaj, na tej planecie, jak widzimy, stację wydobycia gazowego, ponieważ tutaj nie używamy, natomiast tu używamy. Krypton i hydrogen. Okay? Tego nam potrzeba naszego terytorium. A ten statek jest gas mining, idzie tutaj, na Caslon i Hydrogen też, ok? Więc jak widzimy, nasze prywatny sektor, nawet jak popełnimy błąd i budujemy nie takie stacje wydobycia, jak trzeba, górnicze, sektor prywatny nas wspomoże, ok? Ta gra mi się naprawdę podoba. Ja kiedyś szalałem w tą grę. Teraz przestałem w to grać, ale zaczynam na początku i teraz mi się przypomina, jaka zajebista jest ta gra, naprawdę. Notabene, już Treasure Recovered, pierwsze ruiny znaleźliśmy, idziemy do event. Jesteśmy tutaj. Okej, okay, więc mamy te obie, mamy te pierwsze ruiny, są chujowe. Idziemy teraz do drugich ruin, idziemy tutaj. Ciekawe, czy ten drugi statek jeszcze tam jest? Jest. Pirat go nie zdjął. Jaka to jest planeta? Tak, to jest kontynentalna planeta i my możemy ją zrobić, skolonizować, jak będziemy mieli tą technologię. Więc na razie idzie nam zajebiście. Czy się nagrywa? Tak, nagrywa się. Okej. Okay. Bo mi czasami przerywa. Notabene. Skoro to jest jedynka, tak? No to zróbmy, żeby ten drugi statek był 2. I on już zbudował.
Okej, okay. No to skoro wydobywamy tutaj, to może zróbmy build queue construction ship to build a gas mining station. Tutaj zrobimy. Zrobiliśmy to w ten sposób i naciskamy dwójkę i on teraz build gas mining station na planetę Sol 6. Mamy na razie tylko dwa statki, które my kontrolujemy. To się dopiero gra zaczyna. Będziemy kontrolować setki statków w tej grze. Skala tej gry jest niesamowita. Mamy nowy psychologiczny trait, nowy nasz lider. Nie, nasz scientist został creative. Co to znaczy? To znaczy, że ta gra jest już fantastyczna się zrobiła. Creative, patriota to znaczy, że inne imperia, jak będą próbowali ukraść nam technologię, będzie im to bardzo trudno szło, bo on jest patriotą. Jest coś takiego jak sprzedawczyk, foreign spy. Natomiast creative to znaczy, że increases chance, że mamy krytyczny research, acts, success albo failure. To znaczy, że możemy, jak będziemy tutaj mieli technologię, to albo będzie krytyczny research, czyli szybciej będziemy, albo failure, czyli crash i spadniemy prawie że do zera. Okay? Co my tutaj mamy? Aha, jeszcze te dwa mamy. Czy tu nam wystarczy to wszystko? Tak, i weapons? Dobrze, na razie jest dobrze, to jest początek gry. Więc nasz, on tutaj zapierdziela i to, jak widzimy, bardzo szybko zapierdziela. Storehouse of Ancient Knowledge. I co to jest ważnego? Ważnego jest to, że pisze Warp Field Precursors Project Holds the Promise. Czyli będziemy mieli warpowanie. Ale spoko. On teraz pójdzie tutaj. I niech pójdzie do tej planety. QNX Mission Move to Planet. A my teraz zrobimy Energy. I otworzyło się to. Warp Field Precursors. Idziemy na to. Idziemy nawet na dwa. Ponieważ trzeba ten mieć ten hyperprzestrzeń, trzeba mieć. W tej grze to jest niezbędne, to jest najważniejsze. Okej. Okay. Ale to już będzie w następnej grze, w następnym wideo. Do zobaczenia w Let's Play po polsku Distant Worlds Universe.